W meczu derbowym pomiędzy KS Karsznice z Duńska Wola a MKS-em z Duńska Wola ten drugi zespół okazał się o klasę lepszy. Pierwsza połowa nie zapowiadała tak wysokiej wygranej gości, bo pierwsza bramka padła dopiero w 31 minucie po strzale Filipa Jaszczaka. Kilka minut później mogło być 2-0, lecz MKS nie wykorzystał rzutu karnego i pierwsza połowa zakończyła się skromnym prowadzeniem gości. W tym meczu nie sprawdziło się piłkarskie porzekadło, że niewykorzystane sytuacje się mszczą, bo druga część meczu to prawdziwy festiwal strzelecki zawodników MKS-u. Na listę strzelców wpisali się kolejno Łukasz Światowy, Kajetan Tomczyk, Mariusz Juszczak i Kamil Ornafel, a Witold Kubiak ustrzelił klasycznego hat-tricka. Tym samym MKS wygrał z KS Karsznice aż 8-0. Dla piłkarzy z Karsznic była to już druga z rzędu tak dotkliwa porażka. W poprzedniej kolejce ulegli 0-7 Jutrzence Warta.